Witajcie w nowym vlogu. Jest 8 rano, ja znowu jestem w Buku koło Poznania. Dzisiaj będę zdawał egzamin na drona, licencję na drona. Także trzymajcie kciuki. Będę latał jeszcze 4 godziny, potem po tych 4 godzinach właśnie będzie egzamin i za chwilę się dowiecie, czy zdałem. Dobra, Darek rozkłada sprzęt, a dzisiaj mamy tutaj już parasol i trochę cienia, także może będzie troszeczkę łatwiej na tym słońcu wytrzymać. Słuchajcie, poćwiczyliśmy 4 godziny, także teraz przystąpię do egzaminu. Będę egzamin robił na dronie z kamerką, czyli tym. No i co? Będę robił VIV-LOSA, czyli poza zasięgiem wzroku, a z tym egzaminem mam też zaliczony VLOS. Tak, Darek? Tak, dokładnie. Czyli dwa w jednym, można powiedzieć. To jest bardziej opłacalne dla kursanta i nawet bardziej przyszłościowe, z tego względu, że VIV-LOS na pewno się przyda w przyszłości dla każdego. No i też taniej wychodzi tak naprawdę, nie? Pod tym względem, więc warto zastanowić się, czy wydać na przykład te 1800 zł, czy na przykład za samego VIV-LOSa około plus minus 900 zł. Macie egzaminy też, przynajmniej w naszym ośrodku, za darmo pierwsze podejście, tak? Co nie? W cenie kursu. Tak. Dobra, to trzymajcie kciuki, żebym zdał, a ja gaszę kamerę, no i przystępujemy do egzaminu. Słuchajcie, jestem właśnie po części ustnej, musiałem odpowiedzieć na 5 pytań, a teraz idę na część praktyczną. Będę wykonywał misję, także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, zdałem, także mam już to za sobą. Bardzo fajnie się latało, nic trudnego, także zapraszam do szkoły Iron Sky, a ja się żegnam i wracam do domu. Jak widzicie, jestem już w domu. Powiem wam, że rozmawiałem z Darkiem na temat jakiegoś rabatu dla widzów Kiki Świat na te szkolenia na drona, na operatora drona. Także Darek zaproponował wam 100 zł rabatu na szkolenie VLOS, czyli w zasięgu wzroku, i 200 zł na szkolenie BVLOS poza zasięgiem wzroku. Także jeżeli chcecie skorzystać, to link macie w opisie, albo najlepiej zadzwońcie do Darka i wtedy będziecie mieli ten rabat. Dobra, idziemy coś robić. Ostatnio pytaliście, co z płotem. Powiem wam, że płot stoi, bo czekamy już 2 tygodnie na pustaki. Dzisiaj przyjadą i gdzieś te palety z pustakami trzeba będzie porozkładać. Czyli jedna będzie gdzieś tam, druga tu, trzecia, czwarta. No zobaczymy, jak to wyjdzie. O 12 mają być, a ja za ten czas pojadę do wulkanizatora wymienić w końcu to koło, bo też już 4 dni stoi ten samochód, albo nawet i dłużej, i po prostu nie miałem czasu tego zrobić. Także chodźcie, wymienimy koła w Wektrze. Ale zanim pojadę, muszę czekać na Kasię, bo pojechała z Anią do sklepu spożywczego. A za ten czas pokażę wam, jaką skrzyneczkę sobie kupiliśmy do tego płotu. To jest skrzyneczka z nierdzewki, która będzie właśnie gdzieś tam zamontowana w jakimś słupku. No, dzieci już ją trochę wypalcowały, ale załóżmy, taka skrzyneczka to będzie w słupku. I co tu jeszcze nam przyszło? Przyszły nam takie zbiorniki na wodę, bo jeden nam się popsuł i postanowiłem zakupić sobie nowe. I jeszcze jedna rzecz taka fajna. Tutaj mam, zobaczcie, to jest taki lejek, może nie lejek, jak rurka do tego starego zbiornika. Ja nie wiedziałem, że to można kupić oddzielnie. Okazuje się, że można. Bo tamta stara rurka złamała nam się po 3 latach. I to jest właśnie nowa rurka. Pokażę wam tamtą. Ten zbiornik mam tutaj. No jak widzicie, w Grecji nam się złamała w połowie ta rurka, co bardzo utrudniało napełnianie zbiornika, ale poradziłem sobie, że po prostu streczem owinąłem to, no i jakoś tam po prostu to chwyciłem, nie? Ale bardzo w Grecji nam to utrudniło życie, także teraz mamy już nową rurkę, wkładamy, zobaczymy, czy pasuje. Aha, i jak pamiętacie, to nam się jeszcze urwało, a teraz będziemy mieli już to zakręcanie na tym paseczku, także wszystko działa, jak widzicie, fajnie. Później to poprawię, ale otworzymy jeszcze te zbiorniki. Jak widzicie, tutaj są 2 zbiorniki. Kupiłem jeden mniejszy, drugi większy. No i teraz możecie zobaczyć, jak wygląda zbiornik tej samej firmy po 3-4 latach. Myślę, że 4 lata, można powiedzieć, od 2017 roku. Także trochę zrobił się żółty. Damy obok taki sam. No i widzicie. No fajnie to wygląda. Także kupiłem sobie taki sam, ponieważ tutaj nam przeciekał troszeczkę ten zaworek i jak woziłem, to musiałem po prostu tak stawiać, żeby nie kapało. A teraz już będę mógł po prostu normalnie postawić ten zbiornik. Mam nadzieję, że ten zaworek nie kapie, także będzie dobrze. A Szymuś mi tu przeszkadza coś. A Nadia gra w dinozaura. Pokaż, jak to grasz. Patrzcie, musi dinozaur biec i przeskakiwać kaktusy.
Jak nie ma internetu, to w przeglądarce Chrome jest właśnie ten dinozaur. A ten zbiorniczek kupiłem sobie, żeby nosić na kempingu wodę, ponieważ jest lżejszy. Ten zawsze był taki ciężki, 20 litrów tu jest, a tu jest 15, więc pomyślałem, że łatwiej mi będzie po prostu donosić. Ktoś by mógł powiedzieć, że nalewaj sobie trochę mniej, ale człowiek jest taki głupi, że jak ma duży zbiornik, to zawsze na full, bo mu się nie chce potem chodzić, nie? Dwa razy. A jak będę miał mniejszy zbiornik, to jestem zmuszony zatankować tylko 15 litrów, więc postanowiłem kupić też taki. Jeszcze jeden do testów sobie kupiłem, bo widziałem, że taki emeryt na kempingu miał po prostu taką konewkę i sobie tam po 10 litrów po prostu dolewał taką fajną koneweczką, bo troszeczkę powiem wam, że jest denerwujące cały czas wyciąganie tej rurki i wkręcanie jej tutaj, a koneweczka już ma tą rurkę po prostu na stałe, no i jak ta koneweczka przyjdzie, to też wam pokażę. No właśnie, a ten zbiornik kupiłem po to, bo on się przydaje na stacjach benzynowych, jak podróżujemy, to po prostu mam wtedy wózeczek, jest asfalt równiutko, więc mogę sobie załadować 20 litrów i tym wózeczkiem dociągnąć. No, a zazwyczaj na stacjach benzynowych ten kran jest bardzo daleko od miejsca parkingowego, więc to kupiłem do tankowania podczas podróży na tak zwanych mopach, miejscach obsługi pasażerów, a to na kempingu. Także myślę, że te dwa rozwiązania się po prostu przydadzą. Bo na kempingach zazwyczaj jest jakiś żwir, jakiś piasek i wózeczek tam wtedy nie wchodzi w grę, więc trzeba nosić ręcznie. Dlatego ten zbiornik jest mniejszy. Ale ja powiem wam, że dopiero teraz się dowiedziałem, że te kraniki się wykręca, zobaczcie. Przez to, że on był tak do góry nogami, mówię, coś tam krzywo, nie? A tu jest normalny gwint, taki głęboki, no i to się po prostu wkręca. Także pomyślałem, że ten kranik, ja myślałem, że to jest po prostu tutaj przylutowane jakoś plastikiem, stopione. Może on mi po prostu cieknął, ponieważ wystarczy uszczelkę tutaj zmienić, nie? Także spoko, dowiedziałem się fajnej rzeczy teraz i wy też, że te kraniki się wykręca. No, a jeżeli chodzi o cenę, to ten 15-litrowy kosztuje 79 zł. Na Allegro kupiliśmy. A ten 89, 20-litrowy. A pokażę wam jeszcze tą rurkę, jak pękła. Pękła w taki sposób, także nie dało się już tego naprawić. No i tym streczem po prostu to chwyciłem, nie? Także strecz pomógł na chwilę. Ale tak jak mówię, cały czas musiałem dwa razy, już wymieniałem ten stretch, także musiałem dwa razy to robić, także w końcu kupiłem sobie nową taką rurkę. Słuchajcie, właśnie Kasia wróciła i zostałem obsypany balonami, bo dzisiaj jest dzień taty, także dostałem takie balony. Kochamy cię, tatuś. Pięknie, tutaj jakieś marcheweczki. Tutaj jest napisane, jesteś najlepszym tatusiem na świecie. Także nagrywam sobie na pamiątkę, bo Ania z Kasią mnie obsypały właśnie balonami. I tutaj nutki. To ma znaczyć, że mam być muzykiem. A teraz dla wszystkich tatusiów, którzy nas oglądają, 100 lat z okazji waszego święta. Życzę Kiki Świat. Jak widzicie, ciężarówka już przyjechała. Panowie podpinają palety i za chwilę je rozładują po tamtej stronie ogrodzenia. Tutaj mamy utrudnione zadanie, bo widzicie, tam idą linie energetyczne i trzeba uważać. Jak widzicie, trzy palety wylądowały tutaj. Reszta będzie w tym miejscu. Niestety ten słup trochę przeszkadzał, żeby tutaj postawić gdzieś w tym miejscu, ale no jest dobrze. No, jak widzicie, panowie już pojechali. Tak to ostatecznie wygląda. Tutaj jedna paleta. W tym miejscu złożyliśmy bramę, przęsła i furtkę. No i co? Będziemy robić ten płot, myślę, że za dwa tygodnie, bo teraz tata ma akurat inne zlecenie, więc czekam za nim. No i tak będzie to sobie tutaj stało. Ogrodzenie kupiliśmy w Castoramie, ale firma, która robi te pustaki, to Joniec. No, jaki kolor? Kolor to jest taki betonowy trochę. Potem wam pokażę. O, tutaj to lepiej widać. Coś takiego. Powiem wam, że teraz będziemy testować piekarnik w przyczepie kempingowej. Chcemy upiec tutaj sobie pizzę, już kupiliśmy, ale żeby on działał, bo on jest na gaz, więc muszę podłączyć butlę z gazem. I tutaj mamy ten luk bagażowy i zobaczcie, tu są takie paski w dwóch miejscach, także włożę tutaj butlę i podłączymy do reduktora, który wygląda tak. Jak widzicie, jakiś taki większy ten reduktor, no ale fajny. Podłączymy butlę GasBank, którą mam tutaj. Jest full naładowana na stacji benzynowej. Tylko to odkręcę, to jest taka przejściówka, dzięki której mogę ładować za pomocą pistoletu, ale to już wiecie. No i dobra, podłączamy ją. Jak widzicie, Ania już ma pizzę odpakowaną, a jeszcze gazu nie podłączyłem, tylko po statyw poszedłem. No bo wiecie, jak nagrywam te vlogi, to cały czas muszę mieć statyw przy sobie. Niestety nie mam kamerzysty. Butlę, jak widzicie, zamocowałem tymi paskami, tak to wygląda. Ale powiem wam, że tutaj ten wężyk jest na środku, a tutaj jest taki siłownik od klapy. I zobaczcie, jak się zamyka klapę, to boję się, żeby czasami nie uderzało w tego węża, nie? I po prostu nie wiem, jak to zrobić. Chyba że tą butlę po prostu dam tutaj i ten siłownik będzie z lewej strony, a z prawej już nic nie będzie. Także chyba przeniosę tą butlę na tą stronę. Hejka, dzisiaj będziemy pokazywać kurczaki! Hodowla kurczaków, przyjeżdżajcie!
Super, ale były już na ostatnim vlogu. Może już starczy tych kur? No okej. Nie, proszę bardzo. Dobra, takie ujęcie dla fanatyków kur. Powiem wam, że dałem tak od tyłu, w taki sposób, no i zobaczymy jak teraz. No trochę lepiej. Muszę to zamknąć do końca, więc zostawię tam kamerę w środku. No i zobaczymy jak zamknę. Dobra, włączyłem, zamykam was. Jak było, dotyka węża czy nie? Dobra, już nie musicie pisać w komentarzach, bo sobie obejrzałem. Nie dotyka, także jest dobrze. Odkręcam gaz i odpalamy piekarnik. Dobra, możemy uruchomić. Ania wyjęła coś. Co tam Ania wyjęłaś? A, patelka. Zobaczcie, tu jest na wyposażeniu taka patelnia do smażenia czegoś. I tutaj... Tu jest taka rączka plastikowa. Ją się wczepia tutaj. Jak to się robi? Chyba tak. No i mamy taką patelnię. No i możemy na przykład coś tutaj sobie, wiecie, mało kiełbaski, tu jest jeszcze taki rożen, także spoko, całkiem fajna sprawa. No, na kiełbasy, dobra. Ale my chcemy jakby przepalić ten piekarnik, bo on jest świeży i pierwsze użycie to musi być takie przepalenie, nie? No właśnie, zobaczcie, tu jest po prostu jedna kratka i nie ma takiej brytwanki. Trzeba by było sobie dokupić. Tam jest na gaz chyba, więc tak, tutaj jest odpalanie. Mogę to kliknąć? Możesz. To ty klikaj, Ania, a ja puszczę gaz. Musi się odpowietrzyć, bo jeszcze gaz nie doszedł. Czekajcie, może w drugą stronę przekręcę kurkiem. O, jest, dobra. Czyli w lewo trzeba przekręcić. Puść, Ania. Ja też puszczam, dobra. Mamy płomień. Dobra, mogę już włożyć pizzę? Ale u góry nie mamy płomienia. Słuchajcie, bo tu od góry też powinien być płomień, a nie ma. Tutaj jest góra, więc musimy tutaj dać. Więc jeszcze raz, Ania. Aha, trzeba nacisnąć. I dobra, mamy ogień na górze, widzicie? Czyli ja po prostu zapomniałem nacisnąć. Teraz puszczam, no i ten ogień się pali. Na dole? Na dole? Nie musi być na dole, Ania. Bo tu jest albo góra, albo dół. Więc co, zamykamy i przepalamy. Aha, czyli jak widzicie, górny palnik nie ma możliwości regulacji, tylko dolny. Jest na 1/4, 1/2 i potem 1, 2, 3 aż do 9. Czyli ten górny to jest po prostu taki opiekacz. Dobra, to jeśli chodzi o przepalanie, to ja chyba odpalę jednak na ten dolny. On jest chyba mocniejszy, więc odpalamy. Naciskam. Naciskam, no i się odpalił, jak widzicie. Dobra, i teraz damy na maksa, czyli na 9. Jest na maksa. No czuć trochę, że się zwiększył ten ogień. Także zamykamy, no i czekamy z 10 minut. Dobrze, to za ten czas, co się tutaj ten piekarnik rozgrzewa i przepala, otworzymy tą paczkę, bo to są jakieś płyny do płotu. Sam nie wiem, co to jest. Tata mi dał numery aukcji, że mam to kupić w Jońcu, także otwieramy. No jak widzicie, tu są takie budowlane rzeczy do tego płotu. Jakaś kotwa chemiczna. Tutaj mamy impregnat uniwersalny, stosowany do ochrony powierzchni bloczków ogrodzeniowych, betonowych i prefabrykatów. Czyli pewnie trzeba będzie tym pomalować ten płot, żeby go zakonserwować. A to jest przeciwskurczowa domieszka do betonu. Czyli po prostu ten beton nie będzie siadał podczas murowania i zalewania tych kształtek. Także tyle tego musiałem kupić. No i widzicie, jakbyście robili taki płot, to też taka chemia budowlana musi być do tego. No i jeszcze tutaj otworzyłem, zobaczymy co to jest. To jest, a ten klej, no właśnie, klej uszczelniacz. Za pomocą tego kleju właśnie łączy się te kształtki. No i to wszystko ma taką cienkowarstwową fugę. No jak widzicie, tego kleju trzeba kupić 12, tak dobrze? 3 razy 4. 12 sztuk. Na taki fragment płotu, jak my mamy. No powiem wam, że piekarnik się wypala, śmierdzi farbą trochę w całej przyczepie, no ale myślę, że jak się wypali, to już potem nie będzie śmierdział. Słuchajcie, chociaż tutaj nie ma farby żadnej, zobaczcie, te ścianki są z jakiejś nierdzewki. Nie wiem, może te uszczelki się wypalają, bo tutaj widać, że takie nawet białe trochę, więc to wszystko niech się tutaj wygrzeje dobrze, potem włożymy tu jedzenie. O właśnie, zapomniałem, a jak już się wypala, to niech się wypala razem z tym, nie? Także włożymy to i to też niech się wypala. Okej. Tutaj grzebiąc w tej szufladzie zauważyłem takie fajne haczyki. Jest ich 4 i tak się zastanawiałem, gdzie się je zaczepia w tej kuchni. Ale tutaj są takie fajne listwy i prawdopodobnie tutaj. Także postaram się teraz to zaczepić. O, zobaczcie, fajnie. Włożę wszystkie. No i tak to wygląda ostatecznie. Trochę krzywo jak widzicie, ale zawsze można sobie jakieś kluczyki tutaj powiesić albo coś, albo ręcznik. Także fajnie. Można też to wyciągać, nie? I sobie na przykład dać niżej w to miejsce. I tutaj drugie klucze zawiesić. Powiem wam, że tam w środku bardzo się rozgrzało i tak się obawiałem, że się stopi tutaj to plastikowe pokrętło albo ten przycisk. Co, Szymuś? No już robimy pizzę. Ale wracając do tematu, dopiero teraz zauważyłem, że tu jest taka blaszka, która ochrania ten cały panel
przed właśnie tym gorącym powietrzem. Także ja teraz otworzę, jak buchnie gorąco na te pokrętła i przycisk, tylko po prostu jest chronione. Także dopiero teraz to zauważyłem. Fajna rzecz. Dobra, moi drodzy, 15 minut się wypalało, więc wyciągamy. Zobaczymy, czy ten... A to jest plastikowe. Ciekawe, czy to się nie stopi. Ale to wiecie, tak na szybko, nie? Szybko chwytacie, odkładacie na przykład tutaj i lepiej tego nie trzymać przy tym, bo może się stopić. Naprawdę, jest z plastiku. No i co? Tutaj wkładamy teraz pizzę, tylko ja przełączę na górę. Zaraz odpalimy. Pizzę trzeba włożyć. Pizza bezglutenowa dla Ani i dla Kasi. Okej. No i co? Odpalamy. Dobra, jedną ręką, jak widzicie, też się da. Ale się nie odpaliło, więc jeszcze raz. Powiem wam, że minęło 5 minut. Walczę tutaj, żeby odpalić ten górny opiekacz, ale nie da się go zapalić, ponieważ jak zgaszę dół, to ten czujnik, ten pręcik, który tam jest, wykrywa, że nie ma płomienia i odcina dopływ gazu. I zobaczcie, jak ja po prostu chcę teraz odpalić górny na gorącym piekarniku, to się nie da. Cały czas się gasi, także przytrzymuję. Raz, dwa, trzy. Muszę, wiecie, jak to parzy, bo tutaj to gorąco idzie i po prostu mam palce już poparzone. Ale zobaczcie, puszczę, już powinno być. Puszczam i gaśnie, ponieważ tamten czujnik na dole wykrywa, że płomień zgasnął i odcina dopływ do góry. Także jak chcecie opiekacz, prawdopodobnie tak jest, jeżeli chcecie opiekacz uruchomić, to musicie mieć zimny piekarnik, bo inaczej nie zadziała. Także no, pizza idzie do kuchni naszej w domu. No, proszę napiszcie mi w komentarzu, czy też tak macie, że wam odcina dopływ gazu. Bardzo mnie to ciekawi, czy ja jakiś błąd popełniłem, czy po prostu tak jest, jak mówię. Dobrze, smacznego wszystkim. A tutaj mamy Giuseppe. Jest godzina 23, pełnia księżyca. Idę sprawdzić ten piekarnik, bo mnie nurtuje. Piekarnik ostygł, jest zimny, więc chodźcie, zobaczymy, czy odpalę go za pierwszym razem na zimno. Też nie chcę. O, jest, dobra. Teraz puszczę zapalanie i trzymam tylko na gazie. Policzymy do 10. 1, 2, 3, 10. Puszczam. No i chodzi. Zobaczcie. Czyli na gorącym piekarniku nie da się odpalić opiekacza. Takie zjawisko fajne. Dobra. Idę spać, a z wami się żegnam i do następnego vloga. Trzymajcie się. Cześć.